wychowałem się tutaj już od najmniejszych lat i tak przeszło z ojca na syna. To jest klub z wielką tradycją, no to jest najbardziej utytułowany klub w Polsce, tak więc tak, kolega powiedział, to się kibicuje z pokolenia na pokolenie. To w Zabrzu no to chyba nie ma takiej osoby, która nie kibicuje Górnikowi. Na te mecze warto przychodzić, no bo tutaj się dzieje, tutaj jest atmosfera, tutaj kibice przychodzą tłumnie, zresztą widać i tutaj jest klimat, jest atmosfera, jest ten show. Kibicem Górnika trzeba się urodzić. Jakoś tak to się stało, mimo że urodziłem się nad morzem, niedaleko Mielna, Łaz, od dziecka tylko Górnik i tak zostało od dzisiaj. Rokrocznie jestem minimum na jednym meczu na żywo. Od dawna żem kibicował. Mój dziadek kiedyś grał w klubie w Górniku, jako bramkarz, tam jako drugi, ale grał. I ja też kibicował i warto kibicować. Czego sobie życzysz na dzisiejszy mecz? Wygranej. Ile? 3-0. Górnik Zabrze, Krakowia, Kraków, zakończony zwycięstwem zespołu gości 2-0. Przede wszystkim bardzo się cieszymy, bo długo czekaliśmy na tę inaugurację. Wszyscy już praktycznie pokończyli swoje pierwsze mecze, odpoczywają. My dopiero dzisiaj zagraliśmy, ale warto było czekać. Ważne zwycięstwo, bo odniesione na bardzo trudnym terenie. W Zabrzu się bardzo ciężko gra. Przekonaliśmy się o tym na wiosnę w poprzednim sezonie, gdzie dostaliśmy tutaj naprawdę mocne bęcki. Dzisiaj rewanż. U nas brakowało tej skuteczności. W pierwszej połowie mieliśmy sytuację. Myślę, że Wodarczyk miał dobrą, Nowak miał dobrą. Po tym Rożnym też mieliśmy dobrą sytuację. Także tam się nam nie udało strzelić, a w drugiej połowie było widać, że naszym problemem nie jest to, żeby rozgrywać te piłki, tylko problemem były te straty, co robimy po stracie tych piłek i jeżeli chodziło o to, że nie graliśmy po prostu skutecznie do przodu. Za dużo klepiemy te piłki naokoło, pola karnego mamy możliwości dośrodkować, nie dośrodkujemy, nie mamy personalu w polu karnym i tak dalej, także tej skuteczności nam brakowało. Przez to też nie możemy sobie rozegrać za bardzo wielkich szans. Mieliśmy dobre sytuacje dośrodkowania, ale nie daliśmy radę, także nad tym trzeba pracować. Nie ma co teraz dużo marudzić. Myślę, że ta gra wyglądała w miarę dobrze, była niby pod naszą kontrolą. Jedyne te kontry, co nam może nieraz mogły zaboleć, ale u nas będzie chodziło w następnych tygodniach o tą skuteczność, żeby grać do przodu, żeby dośrodkować te piłki, żeby mieć zachowanie w polu karnym, żeby po prostu mieć więcej dobrych sytuacji przed bramką przeciwnika. Krakowia strzeliła bramkę jedną, drugą, potem się cofnęła, ciężko było coś stworzyć sytuację. Całym zespołem bronili na swojej połowie, ciężko nam było rozbić ten mur. Nie pozostaje nam nic innego, jak ciężko pracować i przygotowywać się do następnego meczu i pokazać, na co nas stać. To początek, także myślę, że może być jeszcze troszkę lepiej. Zobaczymy. Sezon jest długi. Czyli z nadzieją czekam na następny mecz. Jest tak. Trochę zawiedziony jestem, no ale cóż, no. Czy na dobre, na złe, trzeba być z Górnikiem, tak? Jeszcze cały sezon przed nami.